witam. Jesteśmy w Mechelinkach. Idziemy właśnie powędkować. Parę słów o tym łowisku. Płytkie łowisko, wiadomo, kamienie, głazy, liczna roślinność. Co jeszcze charakterystycznego? Jak widzimy, siatki. Rybacy, tak, rozdają karty. Jeżeli siatki są rozciągnięte na całej długości, no to wiadomo, mamy ograniczone pole manewru, tak? Rzuty nie mogą być dalekie, a poza tym ryba ma ograniczoną możliwość podpłynięcia pod brzeg. Dzisiaj akurat nam się udało, że siatki są tylko i wyłącznie tam. Tutaj mamy możliwość powędkowania i udajemy się w kierunku miejscówki. No i zobaczymy. Wojtek, długo już tutaj łowisz? No już parę lat tutaj przychodzę na łowisko. Na trocie, na belony. Moje ulubione, bo najbliżej. Raptem 4 km od domu. No parę trotek niewymiarowych. W zeszłym roku padło, 2 lata temu były 2 wymiary. No i mega dużo belony tutaj jest na wiosnę. Daleko trzeba wchodzić? Czy się da daleko wchodzić? Da się daleko wchodzić. Są takie miejsca, gdzie naprawdę daleko przejdziesz. Jest to na przykład tam przy molo. Jest tam strasznie duże wypłycenie, dosyć głęboko w zatokę wchodzi. Tutaj zaraz przy klifie też mamy takie miejsce, gdzie możemy dosyć daleko wejść i przejść po rewce generalnie do samego mola. O. Wczesna taka wiosna, jakie kolory z rana? Zaczynam zawsze od złotka. Zaczynam zawsze od złotka, a potem miary. Miliony godzin. To nie jest siatka. Nie. To właśnie to taka... No, to jest roślinność. Myślałem, że siatka. No właśnie, bo Przemek, ty mówiłeś, że tutaj siatek jest na potęgę. Zdarzają się takie siatki zagubione? Wiesz co, jak najbardziej. Najczęściej widzimy je po sztormach, tak? Jeżeli chodzi o rybaków, no to mówię, charakterystyka tego łowiska polega na tym, że no najczęściej tutaj miejscowi rybacy rozstawiają te sieci na całej długości. No i to łowienie jest ograniczone, tak? Tutaj jeżeli chodzi o ryby, mi się akurat zdarzyło, to jest mój tylko i wyłącznie przypadek. No łowiłem na różnych łowiskach, ale tutaj akurat trocie zdarzały mi się największe. To nie znaczy, że każdy będzie tutaj łowił największe trocie, tak? Może akurat trafiłem na farta takiego. No rybki miały około 70 cm, tak? No ale większość, no mówię, rozmiarów tych ryb, no to w tych łowiskach, no to w przedziale 45-55 cm, tak? No standardowy rozmiar. Prawdę mówiąc, nie jest jakoś zimno, ale zobaczcie, mam te rękawiczki dla nurków. To może być mega czat na zimę, wiesz? Dzisiaj jest ciepło, nie? Zaraz ściągnę, ale... Bojeczko. Ile one kosztowały? 8 dych. Rękawiczki fajne, ale niestety za ciepłe. Jeszcze nie teraz. No zaczepów tutaj też jest troszeczkę. Spoko, że są zaczepy, bo gdzie patyki, tam wyniki. Jak dla mnie to jest też super łowisko do łowienia bezpośrednio z brzegu, nie wchodząc do wody.
Jak się dostaniemy na rewkę, no to faktycznie daleko możemy zajść. Tak jak mówił Przemek, możemy od przystani w Mechelinkach iść w stronę torpedowni dosłownie i to może być fajny pomysł. Jednak dzisiaj jest wysoki stan wody, no i to byłoby dosyć ciężkie do wykonania, żeby wejść na tą rewkę, aczkolwiek widać te rewki z brzegu. Są też ptaszki, coś się dzieje. Woda spokojna. No może szansa na jakąś rybkę jest. Będziemy się powoli kierować, tam w tamtym kierunku jeszcze się pokaże, nie? Jasne. Tam jest też fajny taki, jakby taka zatoczka, tam jest pełno tych kamieni. Jeszcze niedawno, to dotąd normalnie można było chodzić, nie? To myślisz co, do metra wody mogłoby tutaj dojść, co? No, co najmniej. Co najmniej? No, doszło na prawie, ja tam jestem w szoku. Dno kamieniste. Trzeba uważać jak się chodzi. Nie jest to takie typowe rozewie, ale coś w tym stylu. No i ta rybka powinna się też tutaj trzymać, bo takie dno urozmaicone plus te wypłycenia, rewki. Bardzo ciekawe łowisko. O, ale też troszeczkę wodorostów, mimo to, że to jest styczeń, trochę tego wszystkiego jest. I takie twarde nawet są sztuki. O, i dobrze, i niedobrze. Mamy torpedy albo jakiś pocisk w wodzie, tylko akurat dzisiaj woda jest tak wzmocniona, że no, ciężko ją dostrzec. To akurat musi być flauta i krystalicznie czysta woda. Miałem tutaj historię, że akurat była taka pora, że flauta sobie szedłem i przez przypadek tak naprawdę spojrzałem na dno i był pocisk czy torpeda, do tej chwili nie wiem dokładnie co to jest, ale jakaś tam militarna sprawa, tak? Zgłosiłem to na policji, jak również na w tych służbach saperskich, ale do dnia dzisiejszego widnieje to cały czas tutaj w tym samym miejscu, więc to musieli zlekceważyć, ale to na pewno nie wiem czy to niebezpieczne czy bezpieczne, ale w każdym razie ta torpeda tutaj cały czas jest. O! Pełno kamieni. Może to ta torpeda? Tak, może to ta torpeda, dokładnie. Kolejny wypad na troć, no i panowie, chyba znowu polegliśmy, co? No niestety, kolejny raz na zero. Trzeba próbować dalej i mam nadzieję, że to się uda w końcu trafić, tak? Kto nie próbuje, ten nie złowi. No tak, trzeba próbować. No ale już tam patrzymy, że jeszcze jacyś wędkarze doszli, więc jest nas tutaj z 9 osób może nawet. No jak na razie nikt nic nie złowił, więc no chyba słabo z tą trocią, dlatego że nie ma zimy? Cholera wie, moim zdaniem, tak z doświadczenia mojego, tak, ryba pływa dalej od brzegu głębiej, gdzie ma więcej pożywienia, tak? Chodzi za śledziem, szprotą. Dobra, to zapraszamy na następny film za tydzień. Albo jak nie będzie tej troci, to wrzucę wam coś innego, żeby was nie męczyć tymi filmami bezrybnymi. No i tyle, cześć!